Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj porozmawiamy o kolejnym Colcie, mianowicie Revolver Colt Peacekeeper. I na pewno znowu przekręciłem. I naprawdę sorry was za to. Więc tak. Jest to rewolwer oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Producentem jest Colt's Manufacturing Company. Produkcja seryjna zaczęła się w 1984-1988. Jeżeli chodzi o dane techniczne tego Colta, jest to kaliber 9 mm na naboj 357 Magnum. Magazynek jest to bęben nabojowy, 6 naboi. Wymiary, długość, z długością jest różnie od 229 albo 279 mm, natomiast długość lufy to 102 mm lub 152 mm. Masa broni idzie do 1077 gram albo 1190 gram. Amerykański rewolwer kalibru 357 Magnum oferowany przez firmę Colt's Manufacturing Company w latach 1984-1988. Według zamierzeń producenta Peacekeeper miał być tańszą alternatywą dla Colta Pythona. Rewolwer produkowano w dwóch wersjach różniących się wyłącznie długością lufy. Peacekeeper wytwarzany był ze stali oksydowanej, na matowo. Jednoczęściowa okładka chwytu wykonana była z gumy. Wszystkie rewolwery tego typu miały mechanizm spustowy podwójnego działania i przyrządy celownicze składające się z muszki i regulowanej szczerbiny. Z uwagi na niski popyt na ten wzór broni, Colt Peacekeeper został wycofany z oferty firmy Colt w 1988 roku. Ale jeszcze taki mały bonusik wam zrobię, mianowicie również opis Colt Python, bo powiem wam szczerze, że to mnie bardzo zaciekawiło. Wiem, co to jest za broń i chciałbym, żebyście teraz wy posłuchali. Jest to również ze Stanów Zjednoczonych. Producentem był Colt. Rodzaj oczywiście rewolwer. Produkcja seryjna trwała od 1955 do 2005, więc 10 lat temu została wycofana. Jeżeli chodzi o dane techniczne, jest to kaliber 9 mm, nabój 357 Magnum lub 38 Special. Bęben oczywiście 6 naboi. Teraz długości. Długości są różne. 203 mm z lufą 2,5. 241 mm z lufą 4. 262 mm z lufą 6. I 343 mm z lufą 8. Długość lufy 64 mm, 102 mm, 152 mm i 203 mm. Jeżeli chodzi o masę. 935 gram z lufą 2,5, 1077 gram z lufą 4, 1233 gram z lufą 6 i 1361 gram z lufą 8. Colt Python, amerykański rewolwer produkowany przez firmę Colt w drugiej połowie XX wieku. W pierwszej połowie lat 50. XX wieku Bill Henry, jeden z przedstawicieli handlowych Colta, zaproponował tej firmie opracowanie nowego rewolweru. Miała to być broń o doskonałych własnościach użytkowych, przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników. Prototyp tej broni wykonał Ald John, późniejszy szef zakładu produkcji specjalnej Colta. Nowa konstrukcja była oparta na produkowanym przez Colta rewolwerze Tropper. Dzięki zastosowaniu wyższych tolerancji i dokładniejszego wykończenia mechanizmów wewnętrznych, nowy rewolwer miał bardzo płynnie działający mechanizm spustowy. Wewnętrznie wyróżniał się długą osłoną rozładownika, szyną wentylacyjną nad lufą i wykończeniem wewnętrznym o standardzie wyższym niż inne seryjne rewolwery. Produkcję seryjną nowego rewolweru rozpoczęto w 1955 roku. Pierwsze pytony były produkowane z lufami długości 6 cali. Później pojawiały się wersje z lufami 4 i 2,5 cala.
Od 1980 roku oferowana była najdłuższa myśliwska wersja z lufą 8-calową, tak zwany Python Hunter. Python standardowo był oksydowany na granatowo i polerowany później. Później pojawiły się wersje ze stali nierdzewnej, półmatowe, z wyjątkiem wersji Python Ultimate, wykonanej ze stali nierdzewnej, ale polerowanej i niklowane. W 1999 roku, w związku z reorganizacją firmy Colt, w ofercie pozostała tylko jedna wersja Pythona, Python Ultimate, z polerowanej stali nierdzewnej, z okładkami rękojeści firmy Huge, wykonywanymi z drewna orzechowego. W 2000 roku zakończono także produkcję tej wersji. Tak więc to już by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!